Dzień dobry, nazywamy się Make Life Harder. A to jest Make Poland Great Again. Zanim przejdziemy do rzeczy, wielki tydzień w życiu Jacka Kurskiego. Ogromny. Nie dość, że festiwal w Opolu faktycznie odbył się w Opolu, co samo w sobie jest już dużym osiągnięciem. Bardzo. To jeszcze obejrzało go 5 miliardów ludzi. Lewackie media mówią wprawdzie o milionie w porywie do trzech, ale prezes Kurski podobno sam wszystkich liczył i wyszło mu, że samego Pietrzaka oglądało ponad 12 miliardów osób. Czyli więcej niż jest na świecie. Drobnym zgrzytem w tej paradzie samozadowolenia pana Jacka była kolizja na trasie Opole-Warszawa, w której uczestniczyła jego limuzyna. Ale i tutaj prezes stanął na wysokości zadania. Po kolizji zachował zimną krew i zgodnie z przyjętą procedurą wyskoczył z auta, pobiegł do lasu i schował się między krzakami. No tak się robi. I to nie są żarty, to faktycznie miało miejsce. Czekając w krzakach na nową limuzynę, odebrał poród rannej sarny, wymyślił dwa programy do jesiennej ramówki TVP i przy okazji zebrał wiadro borowików. Bohater! Poza urojeniami prezesa Kurskiego w kraju niewiele się wydarzyło. Dlatego specjalnie dla Was postanowiliśmy zejść na ostatni krąg piekła i przez tydzień w pocie i w znoju próbowaliśmy zrozumieć, na czym polega polski system emerytalny. I uwierzcie, nie było łatwo. Mm-mm. Taki jeden Krzysiek z księgowości, który próbował nam wytłumaczyć, czym się różni ZUS od OFE, umarł z wycieńczenia. Krzysiu, byłeś wielki. A że sami tego nigdy nie zrobicie, to teraz przez najbliższe 10 minut opowiemy Wam, co będzie z Waszymi emeryturami i czy to prawda, że wszyscy jesteśmy w dupie. Jesteśmy. Część z Was na dźwięk słowa emerytura pomyślała, no co mnie to w ogóle obchodzi i tak nie dożyję. A nawet jeśli dożyję, to będę mieć do tego czasu 3 mieszkania w centrum miasta, domek na Mazurach, kajak, wygram w totolotka i pstu cały koszyczek biżuterii. I to jest klasyczna reakcja ludzi przed 40. Z kolei ludzie po 40 uśmiechają się teraz nerwowo i próbują szybko zmienić temat. I ani ci pierwsi, ani ci drudzy nie wypowiadają zdania typu emerytura, proszę cię, nie, no daj spokój, ja przecież odkładam składki w ZUS. Na emeryturze zamierzam podróżować po świecie i nie wiem, kolekcjonować zabytkowe auta. Zabytkować. A prawda jest taka, że co najwyżej będziesz kolekcjonował figurki z kurzu. Jeśli jesteś w naszym wieku, to pewnie dostajesz takie pisemko, ten smutny liścik z ZUS-u z wyliczeniem emerytury. I zawsze sobie wtedy myślisz, ależ w tym ZUS-ie mają burdel, znowu zapomnieli wydrukować kilku dziewiątek z przodu. Jakie mamy niby przeżyć za 78 zł? Przecież samo flat white kosztuje 15. Przecież to jest bez sensu. No bez sensu jest, rozumiesz? Niskie emerytury to nie jest tylko problem takich frajerów jak kolega tutaj, którzy pracują na umowach śmieciowych i płacą składki raz na 5 lat. Kolega. Ludzie, którzy planują przepracować na etacie 40 lat i co miesiąc po Bożemu odprowadzają składki do ZUS, oni też sobie nie poszaleją. A to dlatego, że w ZUS-ie nie ma pieniędzy. Mm-mm. Dosłownie. Nie ma wielkiego sejfu z gotówką. Nie ma pieniędzy. Pieniądze, które ty wczoraj wpłaciłeś jako składkę, dziś rano twój sąsiad dostał jako emeryturę i już zdążył tą kasę wydać na, nie wiem, zestaw nowych spławików. Tu miał być śmiech, nie było, ale tego w następnym odcinku już nie będzie. I taki model finansowy, w którym wypłaty finansuje się z bieżących wpłat, zazwyczaj kończy się tak. To początek prawdopodobnie bardzo długiego i skomplikowanego procesu w sprawie Amber Gold. Komisja Nadzoru Finansowego już otwarcie ostrzegała, że Amber Gold to niebezpieczna piramida finansowa. I ZUS już dawno skończyłby tak samo, czy jak Amber Gold, gdyby nie państwo. Tylko w tym roku rząd polski dołożył 50 miliardów złotych do ZUS-u. 50 dużych baniek, a emerytury i tak są biedackie. Emerytura w Polsce wynosi średnio 1800 na rękę. Ale jak wiecie, tak działa statystyka. Ja zarabiam dwa koła, Zygmunt Solorz zarabia milion, czyli obaj zarabiamy średnio po 501 tysięcy. Bardzo dobrze. W praktyce jest tak, że ponad połowa emerytów dostaje mniej niż 1600 na rękę, czyli 1200, 1100, 1000, jest dużo liczb poniżej 1600. Okej, i to są emerytury z dzisiaj, kiedy na jednego emeryta pracują trzy osoby, czyli struktura ludności wygląda tak. I uwaga, proszę się skupić, u góry są starzy ludzie, na dole są młodzi ludzie, tam gdzie jest szeroko, to znaczy, że ludzi jest dużo, a tam gdzie jest wąsko, to znaczy, że ludzi jest mało. I teraz my, czyli ten dolny bąbel, płacimy na te symboliczne emerytury naszych rodziców, czyli tych u góry, a państwo i tak musi dokładać grube miliardy. A będzie jeszcze gorzej. I teraz prosimy o chwilę skupienia, bo mamy dla Was ostateczny dowód na to, że rzeczywiście wszyscy jesteśmy w dupie. Wszyscy. Gotowi?
Tak, poproszę. Wygląda niepozornie, prawda? No, nie wiem. A właśnie patrzycie w otchłań. Widzicie ten bąbel u góry? To jesteśmy my za 30 lat na emeryturze. A widzicie brak tego bąbla na dole? To są nasze nienarodzone dzieci. One miały płacić na nasze emerytury, ale tak się jakoś złożyło, że nigdy ich nie zrobiliśmy, bo mieliśmy inne rzeczy na głowie. Zapierdol na fejsie był, wiadomo. Wiadomo. Ściślej mówiąc, za 30 lat emerytów będzie o 1 000 000 więcej niż dzisiaj, a płacących składki na ich emerytury prawie 2 miliony mniej. A państwo, co powiedziałem już 7 razy, ciągle dopłaca. I pytanie już nie brzmi, czy ZUS bankrutuje, bo on już dawno zbankrutował, tylko czy państwo nie zbankrutuje, dopłacając do ZUS-u. I to jest tylko połowa problemu, bo jest jeszcze ten koleś. Nie można być ramolem ciągle, nie można być niedołęgą, mając 70, 80, 90 lat. Można jeszcze wszystko zrobić. I właśnie przez takich cwaniaków jak pan Antoni to wszystko się powoli sypie. No nie dość, że siedzi na emeryturze. Daj żyć człowiekowi. Nie chodzi konkretnie o pana Antoniego, któremu oczywiście życzymy 100 lat w zdrowiu i szczęściu. Ale 100, a nie 200. Chodzi po prostu o to, że żyjemy coraz dłużej. W ciągu 25 lat średnia długość życia Polaków wydłużyła się o prawie 8 lat. A jak na emeryturę przejdzie pokolenie wychowane na batonach Ani Lewandowskiej, to w ogóle wszyscy będziemy żyć po 140. I jakby mało było problemów, to jest jeszcze cała masa ludzi, którzy po liceum spakowali się w Ryanaira i od 15 lat siedzą w Anglii. I jak lewy strzela gola, to oczywiście Polska gola, jeszcze więcej bramek. Więcej. Lewy. Ale żeby przyjechać raz w miesiącu i odprowadzić składkę do ZUS-u jak prawdziwy patriota, to już chętnych nie ma. Czyli tak, nie dość, że nie będzie komu płacić na nasze emerytury, bo nie robimy dzieci, to jeszcze za te pieniądze, których nie będzie, trzeba będzie nas utrzymywać dłużej, bo żyjemy dłużej. A ludzie, którzy mogliby się do tego całego burdelu dorzucić, siedzą teraz na Trafalgar Square i mają z nas bekę. I teraz najzabawniejsza rzecz. To wszystko, o czym tutaj powiedzieliśmy, to jest stan na dziś, kiedy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn, przypomnijmy, wynosi 67 lat. Ale z końcem tego tygodnia wydarza się to. Wiek emerytalny Polaków powróci do poprzedniego wieku emerytalnego, bo tak zadeklarowaliśmy w kampanii wyborczej, bo taki był nasz obowiązek, bo taka była wreszcie sprawiedliwość społeczna. Żelazna Beata. Czyli odpowiadając na pytanie z początku, tak, jesteśmy w dupie. Ale spokojnie, nie zostawimy was z niczym. Można sobie oczywiście opowiadać bajki o tym, że ty wygrasz na loterii, a ty odziedziczysz kamienicę w Krakowie. A ja wygram na loterii akurat. Jasne. Ale można też wziąć sprawy w swoje ręce. Dlatego przygotowaliśmy dla was 3 warianty, jak się zabezpieczyć na starość. Wariant szwajcarski. Czyli olewasz ZUS, nie ma ZUS-u i sam oszczędzasz na emeryturę. Masz 35 lat, tak jak my, umrzeć planujesz w wieku 85, czyli przed tobą jakieś 20 szalonych lat emerytury. No i nie potrzebujesz wiele, wystarczy ci jakieś 2000 miesięcznie, a to oznacza, że już dziś po opłaceniu rachunków, zrobieniu zakupów, zatankowaniu fury, wyjściu do kina i piąteczku ze znajomymi na Zbawiksie, musisz odłożyć 1300 miesięcznie. Proste jak Radek Majdan. Zalety są takie, że na starość będziesz mógł poszaleć w aptece, a wady no takie, że musisz odkładać 1300 miesięcznie, więc do emerytury pomieszkasz sobie ze starymi. A co w tym złego? Wariant Las Palmas. Po Bożemu odkładasz składki i 30 lat później dostajesz te swoje 1600 emerytury. I tak jak Brytyjczycy czy Niemcy przeprowadzają się na emeryturę na Majorkę, ty przeprowadzasz się do kraju, gdzie koszty życia są niższe. Tyle tylko, że dostajesz 1600 zł, a nie euro, więc twoją Majorką może być na przykład Mołdawia. Wino, Mołdawia. Rosyjska mafia, łowcy organów. Czy można sobie wyobrazić lepsze miejsce na spędzenie jesieni życia? Ja nie. Ja sobie nie wyobrażam osobiście. Zalety są przede wszystkim takie, że jesteś najbogatszy w całym bloku, no ale są też wady, niewielkie, no i przede wszystkim taka, że no jednak mieszkasz w Mołdawii. Jest też wariant norweski, czyli rzucasz to wszystko w cholerę i jedziesz do Norwegii na Lofoty. Lofoty są w Norwegii. Tak. Przez 40 lat patroszysz ryby na kutrze, a potem cieszysz się 5-cyfrową emeryturką. Zalety są oczywiste. Proste. Jeździsz Teslą, do końca życia na dźwięk słowa ZUS wybuchasz niepohamowanym śmiechem. Ale wady są jeszcze bardziej oczywiste. Zdradziłeś ojczyznę i tak naprawdę nikt cię nie lubi. Nikt. Kuszące jest również kombo norwesko-mołdawskie, czyli bierzesz norweską emeryturę i jedziesz z nią do Mołdawii. Tam pijesz wino, skupujesz nieruchomości jak kartofle, po kilku latach zostajesz królem Kiszyniowa. Full house. I oczywiście wszystkie te wizje zakładają, że nikt z tym całym syfem, jakim jest ZUS, nic nie zrobi, a przecież kilka mądrych głów ma jakieś pomysły.
Może na przykład podnieść wiek emerytalny, zamiast go obniżać, można uzasować umowy śmieciowe. Ciekawe, że się Państwo w tym momencie śmiejecie. Może jakimś rozwiązaniem jest wprowadzenie emerytur obywatelskich, czyli każdy na emeryturze dostaje coś, cokolwiek, niezależnie od stażu pracy. A może rozwiązaniem są imigranci? Mamy świadomość, że na dźwięk słowa imigrant w co drugim polskim domu ojciec chwyta za szablę, a matka zaczyna odmawiać różaniec, ale poczekajcie. W samym tylko 2017 ZUS w Polsce odprowadzało 330 tysięcy cudzoziemców, w tym prawie ćwierć miliona samych Ukraińców. Czyli imigranci, których według sondaży nie chce tutaj 3/4 Polaków, pracują na emerytury naszych rodziców, a ich dzieci będą pracować na nasze. No i super. Ekstra. Ale nawet gdyby wydarzyły się wszystkie te rzeczy, o których właśnie powiedzieliśmy, to i tak nie rozwiązuje całego problemu. A przecież, drodzy Państwo, rozwiązanie jest banalnie proste. Słuchajcie, jeśli dzisiaj wszyscy, ale tak naprawdę wszyscy, wyłączymy na chwilę Netflixa i dobierzemy się w pary i każda para zrobi dziś dziecko, to za 9 miesięcy urodzi się kilkanaście milionów nowych Polaków. Już. W przedszkolach będzie wprawdzie trochę ciaśniej, nie będzie gdzie zaparkować, będzie 150 osób na miejsce, na jedno miejsce na studiach. Ale pamiętajcie, nie robimy tego dla siebie, robimy to dla ZUS. Także do dzieła i powodzenia! To było Make Poland Great Again. My się nazywamy Make Life Harder. Oglądajcie nas każdy poniedziałek o 18 na gazeta.pl, na youtube.pl i na facebook.pl. Do zobaczenia! No.